Czy kochał się pan kiedyś w Patricku Swayze? A jak się nazywała aktorka? Bo to było równo możliwe. Też nazwiska zapomniałem, natomiast oczywiście sam film, no to był taki moment, ja pamiętam, chodziłem wtedy do liceum. Był taki moment, że płytę, to co zresztą powiedziałem dzisiaj w programie, graliśmy z moimi przyjaciółmi non-stop i dlatego ja faktycznie pamiętam niemal każdą piosenkę. Nie wszystkie się znalazły w dzisiejszym programie. Szkoda, bo ten soundtrack był wyjątkowy i wspomnienie tamtego czasu to jest no, wyjątkowa chwila dla mnie w sentymentalnym tego słowa znaczeniu. A miał pan jakiegoś idola, takiego, którego wielbił, jak był młody, jako nastolatek, może te czasy takie studenckie? Wieszał pan plakaty na ścianie? Plakatów nie wieszałem, ale no oczywiście tak naprawdę jako młody adept sztuki wokalnej zawsze zresztą później mówiłem, że dobrze jest się uczyć na pewnych wzorcach. I kiedy ktoś mnie pyta, jak najlepiej nauczyć się śpiewać, to wybrać sobie kogoś, kto śpiewa fajnie dla ciebie na przykład i próbować śpiewać z nim, z nią, zupełnie nie dbając o to, jak głośno to się odbywa i gdzie. Więc z całą pewnością były takie płyty w moim życiu, które prześpiewałem bardzo głośno i z całą pewnością takim artystą był George Michael. Może Michael Jacksona nie śpiewałem aż tak mocno, bo to wyższy głos od mojego, ale polecam tę formę uczenia się do dzisiaj.